No i wiecie, nie ma takiej recepty na idealne wnętrze. Temat właściwie położony jest raz i załatwiony na zawsze. Wrzucamy do pralki, pierze się, rozwieszamy i wszystko jest jak nowe. Moje mieszkanie zmienia się w zielony las, no i to jest właśnie najtrudniejsza sprawa. Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego wnętrzarskiego kanału. Wszystkich nowych witam serdecznie, rozgośćcie się u mnie. Ja nazywam się Karolina Szyszka, a ten kanał jest o moich dwóch największych pasjach: projektowaniu wnętrz i prowadzeniu własnej autorskiej pracowni, która nazywa się Grupa Nono. W pracy dla mnie bardzo ważne jest to, żeby dopasowywać wnętrza do potrzeb człowieka. Nie tylko myślę o tym, jak wygląda łazienka, kuchnia czy salon, ale skupiam się również na tym, jak czujemy się we wnętrzu. Dlatego dzisiejszy odcinek porusza właśnie temat samopoczucia. Dlaczego jest tak, że u niektórych czujemy się swobodnie, luźno, bez skrępowania kładziemy się na kanapie i czujemy się po prostu jak w domu? U innych sztywno i trochę tak jak eksponat w muzeum. Dlaczego pracuje nam się dobrze w biurze, ale gdy chcemy wziąć pracę do domu, to już nie potrafimy nawet jednego maila napisać? Dlaczego tak jest, że w naszym domu czujemy się bezpiecznie, komfortowo i tutaj najlepiej nam się odpoczywa? Czy zastanawialiście się nad tymi wszystkimi rzeczami? Ja Wam wszystko dzisiaj wytłumaczę i odpowiem na pytanie, jak wnętrza, które projektuję, wpływają na samopoczucie człowieka. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale 80% naszego życia spędzamy właśnie we wnętrzach. Wnętrzach swojego domu, wnętrzach innych mieszkań domu, wnętrzach użyteczności publicznej, siłownia, basen, sklepy, galerie, komunikacja miejska, tam też jest przecież jakieś wnętrze. Skoro to jest aż 80% czasu, to myślę, że nierozsądnym byłoby pominąć w ogóle ten fakt, że wnętrza są tak mocno obecne w naszym życiu, natomiast rozsądnym byłoby ten fakt właśnie wykorzystać. Sami pewnie wiecie, że wszystko, czym się otaczamy, ma na nas bezpośredni wpływ, świadomy lub podświadomy. Dlatego ja zawsze zachęcam do tego, żeby nad wnętrzami, w których mieszkamy, popracować i dopasować te właśnie nasze wnętrza do siebie, bo każdy z nas jest inny. No i wiecie, nie ma takiej recepty na idealne wnętrze, na komfortowe wnętrze. Są pewne rozwiązania, które nam uprzyjemniają życie, które sprawiają, że ta sofa jest na przykład wygodniejsza. Najtrudniejsze jednak jest to, że nie ma wzoru matematycznego czy takiej recepty na idealne wnętrze. Wnętrze, które będzie dla nas idealne, dla każdego idealne. Dlatego za każdym razem, gdy przygotowuję projekt wnętrz, tak naprawdę ja muszę się skupić na tym, co dla danej osoby jest komfortowe, co dla danej osoby jest atrakcyjne, bo każdy z nas jest inny. No i w sumie to dobrze, nie? Bo dzięki temu każde wnętrze jest po prostu inne. No a projektanci wnętrz mają za każdym razem duże pole do popisu, aby wymyślić coś niezwykłego i unikatowego. Zawsze na początku każdej współpracy w grupie Nono przeprowadzamy bardzo szczegółową ankietę. Wypytujemy klientów, co jest dla nich ważne, jakie funkcje, jakie rozwiązania, oświetlenie, no i tak dalej. Tych pytań jest bardzo dużo, natomiast na samym początku ankiety pojawia się również pytanie o to, jak chcielibyście się czuć w danym wnętrzu oraz czego oczekujecie od projektowanej przestrzeni. Odpowiedzi są różne, a ja proszę Was o to, żeby to zdefiniować i żeby odpowiedzieć na to pytanie. Potrzebujecie odpoczynku, spokoju, harmonii we wnętrzu, takiego ukojenia po całym długim dniu, a może przestrzeni bardziej takiej pobudzającej do działania, bardziej kreatywnej, no bo może projektujemy Wasze biuro, niekoniecznie dom mieszkalny. Może zależy Wam na spotkaniach z rodziną, na budowaniu relacji, więc to wnętrze, na przykład strefy dziennej, będzie wyglądało zupełnie inaczej. A może potrzebujecie pracować w skupieniu, potrzebujecie się skoncentrować, tak żeby nikt Wam nie przeszkadzał. Dlatego bardzo ważne jest to pytanie, by zadać sobie je na początku i poznać odpowiedź. Czynników, które wpływają na nasze samopoczucie we wnętrzu, jest bardzo dużo. Ja wyróżniłam dzisiaj kilka z nich, takie chyba najważniejsze czynniki, które omówię Wam szczegółowo, podając konkretne przykłady.
Zaczniemy sobie od materiałów. Materiały naturalne kontra materiały syntetyczne. Aby zrozumieć, jak dużą wartością są materiały naturalne, odniosę się do tych syntetycznych, by zobaczyć, jak one rzeczywiście, te dwie opcje na nas działają. Aby zrozumieć, na czym polega otaczanie się materiałami syntetycznymi lub naturalnymi we wnętrzu, ja bardzo chętnie posługuję się analogią do tego, jak się ubieramy. Bo wyobraźcie sobie, że jest upalne lato. Po jakie ubrania najchętniej sięgacie? Które ubrania są zgodne z wami wtedy? Które ubrania przynoszą wam ulgę? Są przewiewne, lekkie, funkcjonalne, które jednocześnie odprowadzają wilgoć. Jak jest w sytuacji, gdy jest zima i gdy chcecie się ogrzać? Chcecie zapewnić sobie taki komfort cieplny, żeby nie zmarznąć. W takiej sytuacji najlepsza jest znowu wełna, kaszmir, materiały też naturalne, ale tym razem takie, które nas grzeją. One jednocześnie też odprowadzają tą wilgość, czego znowu nie doświadczymy w sytuacji sweterków akrylowych. Jeżeli ktoś z was czuje różnicę między tymi rozwiązaniami w sytuacji ubrań, tak też właśnie jest w naszych wnętrzach. Jeżeli otoczymy się z każdej strony syntetycznymi, plastikowymi rozwiązaniami, również będzie to na nas wpływać negatywnie, tak jak w sytuacji tych ubrań. Dlatego ja zawsze zachęcam do tego, by korzystać z materiałów szlachetnych, bo po pierwsze jest to zgodne z naszą naturą, po drugie jest to bardziej zgodne ze środowiskiem, w którym żyjemy. Materiały naturalne są łatwe w utylizacji, czego nie doświadczymy w sytuacji materiałów syntetycznych, na przykład paneli laminowanych. Problem jest jednak taki, że zatraciliśmy szacunek do tych szlachetnych materiałów. One są po pierwsze droższe, a po drugie jednak są bardziej wymagające. Na rynku są dostępne syntetyki, które tak naprawdę pozwalają nam w ogóle nie myśleć o tym, jak my użytkujemy to wnętrze, bo po prostu z tym nic się nie dzieje. Tak jest w przypadku na przykład podłogi. Jeżeli porównacie sobie podłogę drewnianą do podłogi laminowanej, która jest po prostu pokryta plastikiem, to zobaczycie tą różnicę. Podłoga drewniana to jest materiał, który po prostu z czasem pracuje. On się będzie zmieniał, on się porysuje, troszeczkę może nawet złapać inny kolor przez światło dzienne. I co ważne, taki materiał trzeba na przykład raz w roku konserwować. W sytuacji paneli laminowanych temat właściwie położony jest raz i załatwiony na zawsze. Jeżeli kupicie panele bardzo dobrej jakości, to naprawdę nie musimy się martwić o to, co się z tym będzie w ogóle działo. Czy to się porysuje, czy to się zaleje wodą, po prostu one są odporne na wiele czynników właśnie tych mechanicznych. Dlatego bardzo często decydujecie się po prostu na te materiały syntetyczne. No i to jest jasna sprawa, rozumiem, że są łatwiejsze w użytkowaniu, zwłaszcza kiedy mamy, nie wiem, psa, kota, dzieci. Są sytuacje, nad którymi nie jesteśmy w stanie zapanować. No i rozlanie kieliszka czerwonego wina na dywan wełniany jest jednak sytuacją stresującą. Nie jest to tak łatwe w wyczyszczeniu, trzeba po prostu angażować firmę zewnętrzną, która zajmuje się takimi historiami, a w sytuacji syntetyka wrzucamy do pralki, pierze się, rozwieszamy i wszystko jest jak nowe. Myślę, że tutaj, gdy zastanawiacie się nad tym, jakie chcecie rozwiązania przyjąć w swoich wnętrzach, musicie wziąć pod uwagę po pierwsze oczywiście ekologię w sytuacji syntetyków. Po drugie, wasze poczucie otaczania się naturalnymi właśnie rozwiązaniami, które są po prostu zgodne z człowiekiem. No i to, jak chcecie, by te materiały zachowywały się przez lata w waszym wnętrzu. Czy chcecie się tym przejmować, czy tak naprawdę wolicie temat odstawić na bok i po prostu zająć się innymi rzeczami. Reasumując, materiały jak najbardziej mają wpływ na nasze samopoczucie i na to, w jaki sposób działamy, w jaki sposób żyjemy we wnętrzu. Ja zachęcam do myślenia proekologicznego. Zanim zakupicie jakiekolwiek rzeczy do waszego wnętrza, przeczytajcie skład tych produktów i zastanówcie się, czym jest ta rzecz i też w jaki sposób, jeżeli będziecie chcieli się jej pozbyć, będzie ona utylizowana. Czy to wpłynie też na nasze środowisko? Kolejnym elementem wnętrza, który wpływa na nasze samopoczucie lub nie wpływa, jeżeli go nie ma, to jest zieleń. Nie bez powodu dzisiaj mam właśnie taką aurę, ponieważ to jest element, który u mnie w mieszkaniu gra bardzo dużą rolę właśnie w tym, jak my się w tym wnętrzu czujemy. I to nie jest tylko moja perspektywa. Naukowo udowodniono, że ludzie zdecydowanie lepiej się czują w przestrzeniach, które są pełne zieleni. Dlatego teraz w ogóle mamy obecny taki trend
trend właśnie wnoszenia zieleni do wnętrza, nie tylko w mieszkaniach, domach, ale również w przestrzeniach biurowych. Podobno pracownicy są bardziej efektywni, są bardziej skoncentrowani, zrelaksowani, gdy wkoło nich znajduje się prawdziwa zieleń. Ja się z tym oczywiście zgadzam, bo nie ma nic bardziej pierwotnego, nic bardziej naturalnego niż po prostu rośliny, które przecież tak naprawdę są rozwiązaniem ponadczasowym i w każdym wnętrzu mogą być bardzo różną ozdobą, bo tych rozwiązań na roślinność we wnętrzu jest bardzo dużo. Pamiętajcie, że rośliny wpływają na nasze samopoczucie. Filtrują powietrze, usuwają szkodliwe substancje, poprawiają wilgotność powietrza, no i wpływają na nasze samopoczucie w taki sposób, że jesteśmy po prostu bardziej zrelaksowani. Moją osobistą przygodę z zielenią zaczęłam tak naprawdę całkiem niedawno, bo zawsze rośliny mi się podobały, ale przyznam, że miałam dwie lewe ręce do tego tematu. Jednak dawno, dawno temu już dostałam taką książkę od moich klientów, dzięki której wgryzłam się troszeczkę bardziej w ten zielony temat i zaczęłam więcej czytać w ogóle o roślinach, dowiadując się, jakie mają oczekiwania, wymagania, gdzie jaką roślinę mogę ustawić. Teraz tak naprawdę moje mieszkanie zmienia się w zielony las i kwiatów, roślin dokupuję cały czas. Muszę przyznać, że zieleń jest jednym z najbardziej atrakcyjnych elementów w moim mieszkaniu i uważam, że to właśnie zieleń chyba najbardziej korzystnie wpływa na moje samopoczucie. Pamiętajcie, że rozwiązań na zieleń we wnętrzu jest aktualnie bardzo dużo, bo możemy pójść w rośliny doniczkowe, większe, mniejsze, ale możemy również zastosować zielone ściany, wertykalne lasy, które są stabilizowane lub właśnie jeszcze nawadniane, więc tych rozwiązań naprawdę jest mnóstwo i wszystko zależy od Was. Kolejnym czynnikiem, który wpływa bezpośrednio, bardzo mocno na nasze samopoczucie we wnętrzu, to jest po prostu światło. Światło dzienne lub światło sztuczne. W zależności od tego, jaka jest pora dnia, my, żyjąc we wnętrzu, musimy sobie to światło jakoś zorganizować. Temat niezwykle ważny. Niektórzy z Was wiedzą o tym. Na samym początku współpracy z moją pracownią rozmawiamy bardzo intensywnie o oświetleniu, jakie rozwiązania podobają Wam się bardziej, których unikamy, jaka temperatura światła ma pojawić się we wnętrzu. Dla niektórych temat jest ten bardziej poboczny, jednak nie oznacza to, że to światło wtedy nie ma znaczenia na to nasze samopoczucie, bo to światło zawsze, świadomie lub podświadomie, na nas działa. Oczywiście to nic nowego powiedzieć, że światło dzienne to jest ogromny luksus i fajnie we wnętrzu mieć jak najwięcej tego światła dziennego. Nawet jeżeli lubicie ciemne wnętrza, lubicie mieć czarne ściany, zupełnie ciemne rozwiązania, nie oznacza to, że brak okien będzie dla Was komfortowy. To światło dzienne po prostu musi we wnętrzu się pojawić. Promienie słońca mają bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie przede wszystkim. Tutaj już w te biologiczno-chemiczne kwestie nie będę wchodzić, ale na pytanie, jak dużo światła, jak dużo okien powinniśmy zorganizować w przestrzeni swojego domu, mieszkania, odpowiedziałabym, że im więcej, tym lepiej. Takie jest moje zdanie. Dzięki temu też żyjemy w otoczeniu tego, co dzieje się na zewnątrz i dopasowujemy się do takiego zegara biologicznego naszej planety, naszej Ziemi. I myślę, że to jest bardzo zgodne z tym, jacy jesteśmy, w jaki sposób funkcjonujemy codziennie. No dobrze, ale co się dzieje w sytuacji, gdy już mamy późniejszą porę dnia i tych pięknych promieni naturalnego światła nie mamy we wnętrzu? Wtedy musimy posługiwać się światłem sztucznym. No i to jest właśnie najtrudniejsza sprawa, bo jeżeli chodzi o aranżację światła, o wybór lamp, o wybór ich mocy, czy też kolorów, temperatury światła jest bardzo duży i można sobie stworzyć bardzo niekorzystną atmosferę właśnie we wnętrzu, używając złych rozwiązań oświetleniowych. Dlatego projektując oświetlenie w mojej pracowni, opieramy się też na wiedzy takiej technicznej i właśnie aranżacyjnej, na swoim doświadczeniu, jak to światło gra we wnętrzu. To jest temat taki trochę trudny, o ile wybierając płytkę możemy ją zobaczyć i powiedzieć, ok, podoba mi się, taką zróbmy w łazience. To z oświetleniem to jest taka trochę kwestia zaufania, a zobaczymy, jak to wszystko wygląda, dopiero gdy to będzie po prostu świeciło u nas już w gotowym wnętrzu. Ok, jest
tak. No i teraz mi się podoba albo mi się nie podoba. Odpowiednio dobrane światło zdecydowanie wpływa na nasze samopoczucie. Co więcej, potrafi wpłynąć nawet na to, czy my zrobimy większe zakupy w sklepie, czy też mniejsze. Ponieważ odpowiednio dobierane światło pozwala eksponować pewne rozwiązania, światło naprawdę czyni cuda, ale oczywiście, jeżeli zastosujemy je w odpowiedni sposób. Temat światła jest w ogóle bardzo rozbudowany. Jeżeli będziecie chcieli, to bardzo chętnie przygotuję o samym oświetleniu właśnie taki odcinek. Natomiast dzisiaj pod kątem naszego samopoczucia chciałam poruszyć temat temperatury oświetlenia, bo to jest jedna ze zmiennych, która wpływa na odbiór światła we wnętrzu. Każdy punkt oświetleniowy ma swoją temperaturę. Ona może być zimna, neutralna lub ciepła. Najczęściej do wnętrz mieszkalnych wybiera się oświetlenie o temperaturze ciepłej. To jest jakieś 3000 kelwinów. W kelwinach się określa właśnie tą temperaturę. I tak naprawdę 90% moich klientów wybiera tą temperaturę 3000. Najlepiej się w niej czujemy, bo ta temperatura jest bardziej taka komfortowa, wyciszająca i ona powoduje, że relaksujemy się we wnętrzu. A w związku z tym, że w mieszkaniu, w domu oczekujemy właśnie najczęściej tego, no to po prostu wybieramy tą temperaturę 3000 kelwinów. Natomiast są osoby, które od swoich wnętrz nie tylko oczekują tego relaksu, odpoczynku, wyciszenia, ale oczekują również stworzenia na przykład miejsca zachęcającego do koncentracji, do uważności, do działania. Na przykład ja jestem taką osobą, dlatego we wnętrzach swojego mieszkania pomieszałam różne barwy światła po to, żeby tworzyć różne przestrzenie, różne środowisko do odpowiednich funkcji, które wykonuję we wnętrzu. Jeżeli rzeczywiście chcę odpocząć i chcę stworzyć sobie taki wypoczynkowy charakter, to włączam oświetlenie o temperaturze 3000 kelwinów. Jeżeli jednak wracam do domu późno, ale mam jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, chcę utrzymać taką swoją aktywność, to wtedy używam reflektorów, które mają temperaturę 4000 kelwiny. Im więcej kelwinów, tym bliżej neutralnej barwie oraz tej chłodniejszej. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o neutralną barwę, to jest właśnie kolor światła dziennego. Tego, gdzie czujemy tą największą aktywność. Więc jeżeli na przykład potrzebujemy zaprojektować oświetlenie do biura, gdzie chcemy tą aktywność i koncentrację utrzymać, to zdecydowanie nie będzie to oświetlenie o temperaturze 3000 kelwinów, no bo ona nas przecież tak nie będzie mobilizować do tego, żeby działać, prawda? Więc to oświetlenie, jak widzicie, ma bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy i jak będziemy działać w tym wnętrzu. Kolejnym elementem związanym ze światłem jest również to, jakiego typu to jest oprawa oświetleniowa. Czy to jest lampa stojąca, czy to jest lampa ścienna, czy też sufitowa. Jeżeli chcemy sobie stworzyć bardziej klimatyczne rozwiązania, takie właśnie, w których się relaksujemy, w których czujemy się spokojnie, bezpiecznie, komfortowo, to ja zachęcam do oświetlenia bocznego, podłogowego, takiego, które jest po prostu delikatnym tłem. To są też pasy LED-owe nierzadko, kinkiety, oprawy właśnie ścienne. Natomiast jeżeli chcemy doświetlić mocno, technicznie całe wnętrze, tak żeby właśnie udostępnić to wnętrze do działania, to wtedy warto zdecydować się na lampy sufitowe. Najczęściej we wnętrzach mieszkalnych realizujemy takie i takie rozwiązanie. Dzięki temu możemy tworzyć różne aranżacje oświetleniowe, dopasowując wnętrze do aktualnych naszych potrzeb. Ok, mam nadzieję, że przekonałam Was, że światło zdecydowanie wpływa na nasze samopoczucie we wnętrzu. Mam dla Was przygotowane jeszcze 3 czynniki, które wpływają bezpośrednio na Wasze samopoczucie we wnętrzu. Bardzo chętnie omówię je w kolejnym odcinku. Dlatego właśnie ten odcinek jest pierwszą częścią, a na drugą zapraszam Was za tydzień. W przyszłym tygodniu opowiem Wam o kolejnych czynnikach, które wpływają na Wasze samopoczucie we wnętrzu. Zdradzę Wam, że porozmawiamy o kolorach, następnie o meblach oraz o układzie funkcjonalnym. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący i jeżeli nigdy nie myśleliście o swoim wnętrzu w kontekście Waszego samopoczucia, to właśnie tym odcinkiem pokazałam Wam, że jednak warto o tym pomyśleć po to, by stworzyć wnętrza, które będą Wam jeszcze bardziej odpowiadać i w których będziecie się dobrze czuć, tak jak po prostu chcecie. Jestem ciekawa, czy wcześniej myśleliście w ogóle w ten sposób o wnętrzach, w których żyjecie? Dajcie koniecznie znać. Zapraszam Was do komentowania, do pozostawienia łapki w górę, no i oczywiście do subskrypcji. Dzięki temu nie ominiecie kolejnej części tego odcinka o naszym samopoczuciu we wnętrzu. Do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam Was.